Większość mieszkańców to Niemcy, lecz w mieście działało również Towarzystwo Rzemieślników Polskich. Do końca swoich dni kierował nim Kazimierz Lisowski. W 1935 roku został aresztowany i zmarł na atak serca podczas przesłuchania w siedzibie Gestapo. Niemcy tego okresu stały się państwem totalitarnym i policyjnym, kontrolującym wszystkie dziedziny życia. Podczas Nocy Kryształowej w 1938 roku spalono zielonogórską synagogę, która od końca XIX wieku wzbogacała krajobraz miasta. W czasie II wojny światowej zielonogórski przemysł przestawiono na produkcję wojskową. W mieście i okolicy działały obozy pracy wykorzystujące robotników przymusowych, a także filia niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Po II wojnie światowej Zielona Góra znalazła się w granicach Polski. Miasto nie ucierpiało w czasie wojny. Wskutek ustaleń jałtańskich nastąpiła wymiana ludności. Niemcy musieli opuścić miasto, a na ich miejsce zaczęli napływać polscy przesiedleńcy i osadnicy. Między innymi z Kresów Wschodnich, Polski Centralnej i Wielkopolski, zesłańcy z Syberii, reemigranci z różnych krajów. Mimo braku wykwalifikowanych pracowników już w 1945 roku udało się uruchomić pierwsze zakłady przemysłowe. Dawały one zatrudnienie i nadzieję na rozwój regionu. Nowi mieszkańcy nie odcięli się od tradycji miasta. Już w 1945 roku zorganizowano winobranie, kontynuując wielowiekowe tradycje winiarskie miasta. Dzień święta winobrania tradycyjnych korowów przeciągnął ulicami Zielonej Góry. Zielona Góra rozwijała się również społecznie w zakresie kultury, nauki i sportu. W 1950 roku miasto zostało stolicą województwa zielonogórskiego, a od 1999 roku jest stolicą samorządową województwa lubuskiego. O różnych aspektach życia w Zielonej Górze i w regionie na przestrzeni wieków opowie Państwu nasza wystawa. Pierwsza część prezentuje obiekty od średniowiecza do nowożytności. Następna przybliży wydarzenia XIX oraz XX wieku. Osobne miejsce zajmuje prezentacja ukazująca przełomowy rok 1945 oraz kolejne lata migracji i układania życia na nowo. Poznają Państwo także historię powojennej Zielonej Góry. Natomiast na ekspozycję poświęconą dziedzictwu kulturowemu regionu lubuskiego prowadzi oś czasu z artefaktami ukazującymi cywilizacyjny rozwój człowieka. Zapraszamy do zwiedzenia wystawy. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy klejnot dał. A ty idąc świat patrzysz w klejnot ten co dnia, chociaż rozpacz już od lat wyziera z jego dna. Co dnia na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał, dokąd iść, frasobliwą minę miał. Przystanąłeś więc, z płaczem brzuch sprzymierzyć się i uronić pierwszy raz w czerwone wino łzę. Thank you.
szczęśliwej drogi już czas. Mapę życia w sercu masz, nie jesteś jak młody. Idziesz wiecznie sam i już nic nie zmieni się poza tym, że raz jest za, raz przed tobą twój cień. Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dają. Fałszywy klejnot dał. Dla uczenia 10. rocznicy powstania PPR fabryka Zastal w Zielonej Górze otrzymała chlubną nazwę Zakładu imienia Marcelego Dowodu. Ofiarny wysiłek polskich robotników dźwignął swój potężną fabryką wagonów konstrukcji stalowych na ziemiach zachodnich. Nowa nazwa nakłada na nas nowe obowiązki, powiadają członkowie zanowi. Zakłady zielonogórskie zajęły zaszczytne miejsce w walce o realizację planu sześcioletniego. Na warsztacie wydziału konstrukcji stanowych nowy most dla Poznania. Piękny most imienia Juliana Magrewskiego stanie się ozdobą Poznania. Zielona Góra, święta wybrania. Rolnik miejski z XIII wieku podaje. Zgodnie z obyczajem ojców, korowody darowiste ciągnąć mają przez cały gród pierwszą niedzielę pacierza, a wszyscy mają się weselić i zacnym winem serca cieszyć. Tu mieszkańcy Zielonej Góry, liczni przybysze z województwa, zarządnice i obległi kioski i stoiska. Wszędzie wino, 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 w beczkach, antałkach i gaziach. No, a wreszcie i w głowach, jak to widać na obrazku. Zielonogórski Zastal. Wyszło z tej fabryki już ponad 100 tysięcy wagonów kolejowych. Tutejsze zakłady są największym eksporterem taboru kolejowego w Polsce. Wielkich zamówień kontrahentów zagranicznych nie dało mi się wykonać przez starych modelach produkcji. Konstruktorzy Zastali wspólnie z kolegami Benson opracowali nową linię prefabrykacji ścian wagonowych. Zielonogórskie wagony jeżdżą na liniach Związku Radzieckiego, Belgii, Maroka, Jugosławii i Holandii. Jest oko. A my przypominamy młodą i utalentowaną laureatkę Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Pieśń o Rosji. Śpiewa Bożena Ogonowska z Ełku. When I was 4 years old, I thought that love was unpredictable. When I was 12 years old, I knew that love was unsexual.
Where do I begin? Where do I begin? I'm not exceptional. Where do I begin? Where do I begin? I'm not a child of love. I am a child of sin. We terrorized the streets from dusk till dawn. But when I turned 16, my dirty hands would bleed from banging at your door. Where should I begin? Where should I begin? I'd seen it all before, and it will never end. It will never end. You're not a child of love. You're a child of sin. Sin. To leżało niedaleko skrzyżowania dróg kupieckich wiodących z Poznania do Żagania i dalej na Śląsk i Łużyce. Być może właśnie to spowodowało, że również przybysze z Niemiec i Flandrii sprowadzeni około 1200 roku przez Henryka Brodatego założyli tutaj swoją osadę. Wybrali miejsce po lewej stronie potoku, otaczając swoją osadę drewnianym ziemnym wałem. W centrum osady znajdował się rynek, a na nim drewniany ratusz, który jednak nie przetrwał długo. W tamtym czasie miasto często nękały pożary, wojny, zarazy czy klęski. Na przełomie XIV i XV wieku rozebrano pierwszy system wałów ziemnych i zastąpiono je murami z cegły i kamieni. Murom miejskim wytyczono linię eliptyczną sięgającą dalej na wschód niż dotychczasowe obwałowania. Wokół nich wykopano fosę, którą wypełniały wody ze strumienia Złotej Łączy. Wybudowano też dwie bramy. Bramę górną w południowo-zachodnim odcinku murów na szlaku w kierunku zachodnim do Krosna Odrzańskiego oraz bramę dolną, która łączyła Zieloną Górę z drogą z Wrocławia do Świebodzina. Pierwotnie były to budowle drewniane. Dopiero później zastąpiono je budowlami ceglanymi na fundamencie kamiennym. W obrębie murów znajdowała się też wieża łazienna, planowana jako punkt obserwacyjny, bramny i obronny. Przejazd przez wieżę szybko okazał się zbyt wąski, dlatego zdecydowano się tuż obok wybudować bramę nową. W południowej części murów miejskich wznosiła się jeszcze jedna wieża, zwana Głodową, mylona często z wieżą łazienną jako jej druga równoważna nazwa. Rola wieży głodowej była ściśle obronna i nie było pod nią żadnej bramy. W późniejszym okresie była już w złym stanie technicznym i zdecydowano się ją rozebrać. W XV wieku rozwijające się miasto mogło poszczycić się ratuszem w stylu gotyckim. Ratusz był później wielokrotnie przebudowywany, między innymi po pożarach w XVI i XVII wieku. W centrum miasta pojawiły się też pierwsze murowane domy.
Ważnymi obiektami były również kościoły. Kościół świętego Jana, umiejscowiony poza murami miejskimi, i kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej, ufundowany przez jej wnuka, księcia Konrada I Głogowskiego. Ten drugi zachował się do dziś i jest najstarszym zabytkiem w mieście. Niedaleko kościoła przebito niewielkie przejście przez mury miejskie, tak zwaną furtę. Za jakiś czas powstała kolejna, w północnej części murów. Furty były niezbędne, ponieważ wraz z rozwojem miasta zapotrzebowanie mieszkańców na komunikację poza mury wzrastało. Miasto Zielona Góra zajmuje powierzchnię 278 km2 i liczy około 140 tysięcy mieszkańców. Obecny obszar Zielonej Góry w porównaniu do historycznego Starego Miasta uwidacznia skalę rozwoju winnego grodu, jaki dokonał się na przestrzeni dziejów. Po wojnie powierzchnia miasta wynosiła zaledwie 32 km2. Lata powojenne to czas wysiedleń niemieckiej ludności i osiedlania się w mieście ludności polskiej. Dla Zielonej Góry oznaczało to znaczny wzrost liczby mieszkańców. Na bazie infrastruktury poniemieckiej uruchomiono zakłady przemysłowe, gdzie przybywający osadnicy znajdowali zatrudnienie. W kolejnych latach miasto stało się centrum przemysłowym, ale także kulturalnym i administracyjnym. Zgodnie z potrzebami rozwijało się też budownictwo mieszkaniowe. Najpierw powstały osiedla Wazów, Słowackiego i Morelowa, a w granice miasta włączono dwie wsie. Chynów i Jędrzechów. Później rozwój budownictwa oddalił się od Śródmieścia. Powstały m.in. osiedla Piastowskie i Łużyckie. W latach 80. liczba mieszkańców Zielonej Góry przekroczyła 100 tysięcy. Miasto sukcesywnie rozwijało się. Powstawały nowe arterie komunikacyjne oraz kolejne osiedla. Przyjaźni, Zacisze, Zastanowskie i Pomorskie. Gwałtowny skok w rozwoju miasta dokonał się w 2015 roku. Stało się to za sprawą połączenia dwóch jednostek administracyjnych – miasta i gminy Zielona Góra. W skład miasta weszły wsie, które wcześniej znajdowały się w obrębie gminy – Drzonków, Jeleniów, Ochla, Sucha, Zatonie i inne. Miasto podzielono wtedy administracyjnie na dwie dzielnice – Stare i Nowe Miasto. A dodatkowo, dzięki tym terytorialnym zmianom, Zielona Góra leży nad Odrą. Tradycja gniazda, którą prezentujemy na naszej ekspozycji, w połączeniu ze współczesnym obliczem lubuskiego gniazdstwa, daje pełny obraz renesansu tej tradycji w naszym regionie. Zachęcam Państwa do odwiedzin Muzeum Etnograficznym w Ochli, gdzie prezentowane są bardzo ciekawe artefakty związane z gniazdem, a także do bezpośredniej obecności na zielonogórskich i lubuskich gnieździach. Wtedy będziecie mieli pełny obraz tej tradycji. Thank you.
cieśninowy potok z krwi. Nie ma Boga i zbawienia, to piekielnie wszystko zmienia. Kolejny miliard zginie w imię pustych słów. Parodia błagani winy, my się tutaj nie boimy. W zabijaniu wyszkolimy oprawcy pana. Widzę to co widzę, niewyobrażalnie wstydzę. W imperium naczelnego ubój nieprzerwanie trwa. Nie ma czasu zmęczyć.